Zapraszamy na wideorecenzję wózka bliźniaczego firmy Kunert. Model pokazany w prezentacji to Booster w kolorze grafitowym. Ten model dostępny jest jeszcze w 3 innych kolorach i czarnej lub srebrnej ramie. Wózki dla bliźniaków z reguły nie są małe i nie są lekkie, ale wybierając ustawienie jeden pod drugi możemy liczyć, że będzie on mniejszy i bardziej zwrotny, co ułatwi poruszanie się w małych przestrzeniach. Możecie liczyć tu również na dużą gondolę i wytrzymałe i odporne na zabrudzenia materiały. Rączka regulowana w dużym zakresie wysokości. Dodatkowo w zestawie wózka znajduje się torba do zawieszenia na rączce wózka lub do noszenia na ramieniu. Inne dodatki to folia przeciwdeszczowa i moskitiera oraz uchwyt na butelkę. Amortyzacja to ważny atut tego wózka. Tutaj jest sprężynowa i znajduje się po obu stronach zawieszenia. Może być regulowana na twardszą lub miękką. Hamulec jest bardzo duży i przez to wygodny w obsłudze. Jednym z elementów jazd testowych jest również podbijanie na krawężnik, jazda po trudnym terenie. Mimo swojej większej wagi 19 kg, wózek spokojnie pokonuje takie przeszkody. Należy pamiętać również o konserwacji wózka, a zwłaszcza kół. Tutaj zarówno koła z tyłu, jak i z przodu zdejmuje się jednym kliknięciem. Dodatkowo koło z przodu przy jeździe po kolejnach czy grząskim terenie warto zablokować do jazdy na wprost. Materiał, z którego wykonane są koła, to odporny na zniszczenie żel, który jest równie elastyczny jak koło pompowane i dlatego jazda po wybojach jest bardzo delikatna. Każda gondola ma zapinaną na napę magnetyczną osłonkę, która chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po położeniu budek mamy swobodny dostęp do obu gondoli. Budki są dość duże, ale w okresie letnim możemy je powiększyć jeszcze bardziej, odsuwając dodatkowy panel, który będzie pełnił też funkcję wentylacji. Wnętrze gondoli jest bawełniane. Można po odsunięciu suwaka wyjąć je całkowicie do prania. Gondola jest jedną z większych, jakie są w wózkach, ma aż 78 cm długości. Materac nie jest zbyt gruby, ale spełni swoją funkcję. W gondoli możemy podnieść zagłówek, pokrętłem, które znajduje się pod misą. Zarówno w gondolach, jak i w spacerówkach znajduje się system wypinania z pamięcią, czyli nie musimy wciskać dwóch przycisków równocześnie. Gondolę można przenosić za rączkę z ekoskóry w budce lub za rączki po obu jej stronach. W spodzie nie mogło zabraknąć również wentylacji. Na konstrukcji znajduje się również koszyk. Dostęp do niego po przypięciu gondoli czy spacerówek jest naprawdę ograniczony. Siedziska spacerowe możemy wpinać w kilku konfiguracjach. Jedna z nich to dzieci plecami do siebie. W zestawie do spacerówek są osłonki na nóżki, które zapewne przydadzą się w okresie zimowym. Inne ustawienia spacerówek to dwoje dzieci przodem do kierunku jazdy lub tyłem do kierunku jazdy. Moje ulubione to, gdzie dzieci siedzą naprzeciwko siebie. Obie budki są dość duże i w górnej części posiadają okienko z wentylacją do odsłonięcia. Podnóżek regulowany jest w kilku pozycjach. Materiał na nim jest odporny na zabrudzenia, a na dole jest półeczka na buty. Przydatnym elementem w spacerówce jest pas krokowy oraz odpinana i odchylana barierka, co ułatwi nam wsadzanie dzieci do środka. Oczywiście obowiązkowe pięciopunktowe zapinane pasy z osłonkami na ramiona. Siedzisko jest duże, 34 cm szerokości, wysokość pleców to 49 cm. Jest wystarczająco miękkie, ale jak chcemy dogodzić jeszcze bardziej dziecku, to można pokusić się o zakup wkładki. Czterostopniowa regulacja oparcia. Po rozłożeniu całkowicie na płasko, oboje dzieci będzie miało komfortową pozycję do spania. Długość uzyskana po rozłożeniu to 93 cm. Jeśli chcemy uzyskać zestaw podróżny, to mamy możliwość wpięcia na tej konstrukcji za pomocą adapterów różnych markowych fotelików. Zważywszy na to, że rama po złożeniu nie jest zbyt duża jak na wózek bliźniaczy, to zapewne ta opcja będzie wykorzystywana często przy krótkich wyjściach. Plusy?
dobra amortyzacja, skrętny, nieduża konstrukcja po złożeniu. Minusy: dostęp do koszyka. Zapraszamy na naszą stronę www.babyexpert.pl, na Instagram i Facebook.